Ambar? Jak się czujesz? Lekarze mówią, że już niedługo będą mogli wypuścić cię do domu. Ale już nigdy nie zobaczę osoby, która od zawsze naprawdę mnie kochała. Tak bardzo wszystkiego żałuję. Nie. Nie, nie mów tak. To już przeszłość. Nieważne. Teraz jest ci bardzo trudno, ale... Ale będzie lepiej. Dojdziesz do siebie, a ja będę przy tobie. Tak, wiem o tym. Wiem, bo kiedy ogień zaczął się rozprzestrzeniać, usłyszałam, jak krzyczysz do mnie przerażona. Ciociu, nie możesz zostawić mnie samej. I wtedy zrozumiałam, jak bardzo się myliłam, Ambar. Dlaczego ja wcześniej tego nie widziałam? Ty zawsze próbowałaś się do mnie zbliżyć. A ja nie potrafiłam przebić tego muru, który między nami postawiłam. Przepraszam. Jeszcze ta ciocia. Wybacz mi, Ambar. Wybacz mi. Tak. Oczywiście, że wybaczam. Wybacz. Przepraszam cię, córciu. Już dobrze, mamo.